Tylko jedno w głowie mam, co kryje się tam. Dobra, nie będę ściemniał, ta piosenka już gdzieś była. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, tę piosenkę mogliście usłyszeć chociażby na moim bazowym kanale, gdzie, no cóż, tajemnice Mario i tych ich naklejek odkrywaliśmy. Dokładnie tych i ta piosenka tam leciała, ale potrzebowałem jakiegoś intro na szybko. I wybacz mi mój podstawowy kanał, ale użyłem cię, wykorzystałem. Moi drodzy, drugie urodziny kanału są już za nami. Otwarcie paczek jest już za nami. No i mamy tutaj również taką paczuszkę od Xon TV dostaliśmy. Wygląda ona bardzo dziwnie, bardzo skrzętnie zapakowana. Z dokładnością, przemilczę dokładność, ale wygląda naprawdę intrygująco. To jest w środku, no mamy na litość kanał z klockami, więc co możemy mieć w środku? Tu chyba nie ma żadnych wątpliwości, co jest w środku, tym bardziej, jeżeli mam wątpliwości, możemy potrząsnąć. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo, czy ktoś mi nie przysłał, wiecie, no nie wiem, czegoś potuczonego, szkła na przykład i chciał wrzucić śmieci, ale mu się nie chciało iść do śmietnika, więc zapakował, wysłał to mi, bo było taniej niż iść na śmietnik. Może, może, ale liczę, że nie. Liczę, że Xon TV, który wysłał mi już nie pierwszą paczkę, sprawił się tu fajnie, więc nożyczki, ciup, są już moi drodzy nożyczki, otwieramy i patrzymy, co jest w środku w tym, w tej mystery kupie, mystery boxie. Podwyższyłem sobie troszkę kamerę, by mieć lepszy widok. Oj drodzy, i jeszcze rozszarpujemy to, może uda się to fajnie rozszarpać. Udało się to, całkiem łatwo się otwarło. Xon, to nie było wyzwanie, Xon! W środku mamy faktycznie całkiem spoko paczuchę i całkiem dużo bibuły, z której można by jeszcze tego konfetti wyciąć trochę, którym jakże obficie mnie obdarowałeś wtedy na tamtym filmiku. I co my tu mamy? No, po prostu troszkę klocków. Po prostu troszkę klocków można by rzec. Nie myślę, że to są jakieś słabe klocki, bo widzę, że już jest spoko. Bo na przykład takie czy takie podstawki mi się fajnie nadadzą na chociażby jakieś podstawy właśnie w tym mieście, które kiedyś gdzieś tam powstanie. Tu mamy napis, co to jest, moi drodzy, i tu jest nawet nieźle, bo to jest Kobi. Również to, i to chyba większość będzie Kobi, co? Mamy skałki też kobikowate, taki mają dziwny kształt, ale niech będzie. Mamy tutaj też kloca zdartego, to już nie jest ani Kobi, ani Lego. Tutaj totalnie zdartego, to już to chyba jakiegoś urbexu będzie, do jakiegoś, wiecie, opuszczonego budynku będzie chyba musiało grać. No i, no i cóż, kamizelkę taką z nabojkami jeszcze, to jest na pewno ciekawe. O, tu jest jakiś ciekawy element. To był jakiś samolot, kurde, miałem jakiś fajny samolot i przypuszczam, że tu od niego mam większość części. Tutaj zupełnie randomowe klocki, aczkolwiek jakiś taki dziwny napis na studzie mają. To też nie są Kobi. Mamy natomiast nogi od Kobi i z Kobi mamy tylko tyle. Tu taka dziwna podróbka troszkę Lego. O, tutaj też podróbka Lego. To w sumie wszystko z podróbką Lego. Tutaj jeszcze mam jakiś napis. Power. I myślę, że potem będzie szło wygooglować, co to jest za zestaw ewentualnie. Jeżeli będzie szło znaleźć cokolwiek to jest, to właśnie po tym. To w ogóle, co to jest? Jakiś śmieszny fotel. To może być dla kobików, chyba nie? Fotel. Wy się tam znacie, więc mi napiszcie w komentarzu. No, wchodzi jak złoto, kobik. To jest klocek w ogóle? Wow, czemu się tak kręci? To jest kółko? Ale dziwne kółko, moi drodzy. Patrzcie, ile dziwnego kloca się kryje po ziemi, po świecie. To również jest klocek. Ile dziwnego kloca skrywa ten świat. A wy tylko Lego i Lego i Lego, kurde. A patrzcie, jaki świat jest bogaty w kloce. Tu również. W ogóle test kompatybilności będę musiał zrobić. I będę robił test kompatybilności klocków, także spokojnie. O, tu bardzo fajny ze szlabanem. No jest tu trochę ciekawego kloca, ciekawych zastosowań. Człowiek trochę świata dzięki tobie, Xon, łyknął. Wiele mamy ciekawych rozwiązań, których nie znał wcześniej. Wiele, o, spójrz, na przykład podwójna kratka. Takie rozwiązanie. No po prostu, ty tutaj taki element. No człowiek wiele, jak widzicie, w życiu nie widział. Wiele jest jeszcze przed nami, więc nie zamykajcie swych głów tylko i wyłącznie na Lego, bo spójrzcie, ile jeszcze jest przed wami. No. Xon TV, myślałem, że faktycznie, czy nie mówię, że paczka mnie zawiodła czy coś, bo absolutnie nie, ale myślałem, że faktycznie, kurczę, tutaj jest coś ciekawszego, jak to takie skrzętne zapakowanie, aczkolwiek tą śrubką jeszcze mnie zadziwiłeś. Cyk, na ziemię. Moi drodzy, natomiast dzięki Xon, bo mówię, paczka spoko, jako wsparcie dla miasta, które cały czas gdzieś tam powstaje, tyle wam powiem, no to spoko jest. Natomiast oczywiście gdzieś to miasto będzie wsparte, natomiast zapraszam was jeszcze na przyszłe odcinki z otwierania cały czas waszych paczek urodzinowych, bo na pewno tam będzie jeszcze dużo, dużo ciekawych rzeczy. A tobie dziękuję bardzo za to wsparcie i no cóż, co tu dużo
gadać. Tradycyjnie zapraszam was do zostawienia subskrypcji, Doksona wpadnijcie i w ogóle oglądajcie, patrolujcie, co się tu dzieje, nadrabiajcie i lajkujcie. Dzięki, że byliście dzisiaj w dniu dzisiejszym ze mną. No i co tu dużo gadać. Bye!